No dobra, może łyka kawę i jedziemy z koksem. Słuchajcie, temat jest dosyć ciekawy i tak myślę, że takich tematów mam sporo na bieżąco. Nie zawsze nagrywam materiał, dlatego że mi umykają te chwile, bo robię akurat coś innego. Ale dzisiaj postanowiłem, bo byłem teraz na spacerze z psem, że jednak nagram tę historię dla was, bo wiele osób może skorzystać. Słuchajcie, przez ostatni czas robiłem naprawdę sporo rzeczy, jeżeli chodzi o drony. Między innymi kupiłem dwa zestawy DJI FPV. Testowałem tego garbuska, jak on sobie radzi, jak lata. Latałem nim dość odważnie. Później zainwestowałem w Walksnail, jako że zwróciła się do mnie firma Cadex z propozycją współpracy. Więc trochę rzeczy mi przysłali, trochę rzeczy kupiłem. Super sprawa, testowałem też Walksnaila i to też wyglądało całkiem nieźle. Później miałem wizytę gości z Australii, też zajęli mi prawie cały tydzień, ale już doszedłem do siebie. W międzyczasie organizuję warsztaty plenerowe, więc naprawdę się sporo dzieje. Przyjechały mi też dwa Synology 20 i 35 właśnie na zestawach Walksnail. Ale w międzyczasie dogadaliśmy się z właścicielem takiego pola do paintballu i to była bardzo fajna sprawa, a mianowicie on pozwolił nam tam trenować i to było bardzo ważne dla nas, dlatego że my zwykle ćwiczymy w różnych miejscach, a to pole do paintballu jest pełne różnych przeszkód i pozwala na to, żeby ćwiczyć zarówno akrobację, jak i chasing pomiędzy tymi przeszkodami. Jedna z fajniejszych miejscówek, gdzie lataliśmy już parę razy. Postanowiłem skontaktować się z właścicielem, no bo kurczę, latanie na dziko, szczególnie jak się robi ciepło, jest słabe, prawda? A tak właśnie pomyślałem, że jednak warto nawiązać kontakt, bo my nie latamy tam bardzo często, ale powiedzmy raz na 10 dni pojawiamy się tam przynajmniej na jeden pakiet, bo to jest super to pole. No i zaproponowałem w zamian, że zrobię dla tego ośrodka, bo okazało się, że to jest cały kompleks, nie tylko pole do paintballa, ale też cały ośrodek wypoczynkowy, taki zajazd, który rozbudował się i w tej chwili jest naprawdę mega fajnym ośrodkiem. No i zaproponowałem, że zrobimy dla nich sesję dronem i nagram. No i tak zastanawiałem się, kurczę, jakim dronem to zrobić, dlatego że wszystko z gimbalem byłoby ok, gdyby nie fakt, że tam trzeba by wisieć z 20 minut nad posesjami obok, bo przed zajazdem jest dosłownie może 5-metrowy tylko fragment podjazdu, już są granice innych działek. I pomyślałem sobie, że tak, po pierwsze potrzebuję bezstrzelecznego drona, po drugie jest ciężko tam pokazać całość tego obiektu, bo są drzewa, więc musiałbym się wznieść na może 70 metrów dronem z gimbalem typu mini i pokazać to z dużej wysokości, a chodziło mi o to, żeby osiągnąć taką równowagę pomiędzy dynamiką, wirtualną wycieczką, a jednocześnie ciekawym pokazaniem tego obiektu w sposób, z takim flow. Co to znaczy z flow? To znaczy, że bez cięć, jeden master shot najchętniej, może minimalne cięcie, bo wiadomo, że mamy dwie części tej działki i zanim przelecę z paintballa na główną część, no to zajmie to z 20 sekund i to będzie nudny ten wypełniacz. I postanowiłem w takim razie, że postawię na cichego drona. To po pierwsze, cichy dron, a po drugie, jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, żeby ten dron był szybki, bezszelestny i miał dobrą jakość. No i zostały mi już w tym momencie niewielki wybór, bo 5-calowego FPV nie mogłem zastosować. Cineup też hałasuje, tak samo jak i Avata. DJI FPV to samo, poza tym jest ryzyko, że go rozbiję. Więc pomyślałem sobie, że jeden egzemplarz, który spełnia moje oczekiwania, to jest Flyo Explorer, dlatego że on po pierwsze ma 4K w 50 klatkach na sekundę, bo mam tutaj rozebraną kamerę DJI, to jest kamera GoPro Hero 10. Mam DJI O3 Air Unit, czyli łączność, bo on współpracuje z radiem DJI też, tym FPV V2. Zarówno wizja, jak i łączność była petarda, a jednocześnie jest tak lekki, bo używałem do niego pakietów, które są bardzo lekkie. Tu jest 450 mAh z firmy China Hobbyline, ale mam jeszcze pakiety z Beta FPV. I słuchajcie, zrobiłem dosłownie dwa przeloty. To mi się trochę podoba, bo kiedyś na kawce opowiadałem historię, jak Mr. Steel podjechał na zlecenie, w 10 minut zrobił zlecenie i pojechał. I to było tak samo. Dużo więcej, trzy razy więcej mi zajęła postprodukcja niż same zdjęcia. Podjechaliśmy z Patrykiem, lataliśmy tam
obok, niedaleko, koło wiaduktu, który jest w remoncie, w odbudowie właściwie. I tam ćwiczyliśmy sobie, bo tam było naprawdę super przy tym wiadukcie. Mówimy, takie jest dobre światło, mówię do Patryka, chodź jeszcze podjedziemy na przynajmniej 10 minut, zrobimy dwa pakiety i zrobię dla tego ośrodka fajną rzecz i będziemy mieć wjazd też na pole do paintballa. I to było dla nas też mega istotne. No i słuchajcie, faktycznie, tak jak sobie założyłem, nawet było lepiej, oprócz tego, że lokalizacja samej miejscówki i położenie względem sąsiadów było naprawdę ciężkie, dlatego że tam jest gęsta zabudowa. I pomyślałem sobie, że flywo w ogóle nie słychać, więc on jak ninja przemieścił się. Musiałem, za pierwszym razem ćwiczyłem sobie, zobaczyłem mniej więcej jaki tam jest podjazd, jakie jest podejście, z jakiej perspektywy. I zrobiłem właściwie trzy kółka. Pierwszym nagrałem tylko paintball i Orlik plus do tego boiska, do siatkówki plażowej i do nogi. I okrążyłem od frontu, żeby zobaczyć i przeleciałem nad dachem i wróciłem. Zasięg był petarda, od razu od strzału fajne ujęcie wyszło i to jest w drugiej części tego montażu. Natomiast później dwukrotnie jeszcze zrobiłem takie podejście dookoła, żeby sprawdzić, którędy mogę przelecieć, żeby pokazać to jak najciekawiej. I znalazłem, słuchajcie, to co było najfajniejsze, że znalazłem też przestrzeń pomiędzy drzewami, bo tam są bardzo wysokie drzewa. Nie dość, że sąsiedzi blisko, to jeszcze bardzo wysokie drzewa. I znalazłem tą przestrzeń pomiędzy drzewami i w końcówce, jak już mijałem obiekt, przeleciałem z obniżeniem taki lekki dive pomiędzy drzewami i akurat nadjeżdżało auto. Ja widziałem kątem oka to auto i mówię, kurczę, jestem ciekawy, czy ja jestem w stanie trafić w timing. I okazało się, że trafiłem, może nie 100% idealnie, bo on jest też lekutki. Więc jak mu throttle zdejmiesz, to on traci dosyć mocno siłę ciągu, jak mu przepustnicę, czyli gazu odejmiesz, ale mimo wszystko byłem w stanie się nawiązać i jeszcze zrobiłem car chasing, czyli podróż za samochodem i całość tej akcji poszła naprawdę fajnie. Ja jestem zadowolony, bo to była sztuka prostoty. Co tydzień w soboty o 10:15 spotykamy się w tym teamie moim rozwojowym, tym 250 gramów szczęścia i mówimy sobie trochę na temat tego, jakie ujęcia robić. Część osób jest za tym, żeby siedzieć na przykład dwa dni nad postprodukcją i nad materiałem, czy nawet dłużej. Okazuje się w tym momencie, że na krótki montaż musisz przeznaczyć prawie tydzień ze zdjęciami, przygotowaniem, postprodukcją, ale są też zwolennicy i to chciałbym preferować tego, żeby osiągnąć taką maksymalną sztukę prostoty. Czyli to twoje zdolności, to twoje umiejętności są kluczowe i prostym środkiem jesteś w stanie osiągnąć super efekt. Może on nie będzie na 100% taki, jakbyśmy siedzieli tydzień, ale powiedzmy już 80% to już nam wystarczy tego, bo ludzie i tak scrollują content, i tak przewijają w nieskończoność czy Instagram, czy TikTok, czy Facebooka, czy YouTube Shorts, więc uważam, że tego typu forma jak najbardziej ma miejsce. Trzeba wypracować sobie ten styl. Jeżeli chodzi o całość przelotu, nagrywałem w 4K w 50 klatkach, bez stabilizacji w GoPro Hero 10. Ja tu mam ekran, więc widzę parametry, widzę mniej więcej ekspozycję. Filtr mam ND16 z Freewella, tak, to jest do Mavica 2 Zoom. I ja ustawiam sobie 0,01 sekundy zwykle i ISO od 100 do 400, to jest to. Później stabilizacja następuje w programie GoPro Player, czyli dawny RealSteady. No już resztę robiłem w DaVinci Resolve, jeżeli chodzi o postprodukcję, bo tam był retiming, czyli była mała speed ramp, plus do tego była delikatna korekcja kolorów. Podciągnąłem troszeczkę cienie, trochę kontrast zmieniłem, delikatnie ociepliłem, czyli podniosłem lekko temperaturę i lekko kolorków, ale niedużo. Dosłownie takie kosmetyczne tam były te zmiany. Bardzo mi się podoba obrazek z GoPro, fajny zakres dynamiczny i jak na takie możliwości, na takiego malucha, to jak najbardziej wystarcza. Oczywiście mógłbym zrobić to też Maviciem, mógłbym zrobić to Maviciem 3, ale już podejrzewam, co by się działo, jak mamy długi weekend i ludzi jest sporo w okolicy. Słyszeliby go wszyscy w promieniu 300 metrów przez dłuższy czas, 5-10 minut i mogłaby się zacząć jazda. A tutaj faktycznie ten ninja, bo tak go nazywam, dał radę i fajnym cruisingiem poszedł, z lekkim dive'em, jeszcze z chasingiem, czyli podążaniem ze samochodem i to było to.
Uważam, że sztuka prostoty, słuchajcie, to jest ciekawe rozwiązanie i wiele widziałem bardzo dobrych prac, które opierają się na tym, żeby jednym ujęciem, czy dwoma ujęciami z małym cięciem, żeby załatwić sprawę szybko, sprawnie i bez poświęcenia tygodnia na to. I tą myślą chciałem was zostawić. To jest film, który de facto odpowiada temu, jak miałem przemyślenia dzisiaj rano i mówię, muszę to kurczę nagrać, bo dużo ludzi może też skorzystać. Więc po pierwsze, nie zawsze dron z gimbalem jest najlepszy, bo musimy jednak wisieć długo, a ludzie mogą w tym momencie poczuć, że naruszamy ich prywatność. Po drugie, nawet jeżeli latamy FPV, dużo maszyn jest ciężkich i głośnych, więc warto mieć przynajmniej jedną maszynę lżejszą. 3 cale, 3,5 cala testowałem, ale mam wrażenie, że właśnie 4-calowa platforma jest takim tak zwanym sweet spot, czyli czymś pomiędzy 5-calówką głośną i ciężką, a jednocześnie czymś pomiędzy maluchem, który no jednak jest zbyt mały, żeby, no bo tutaj mamy śmigła duże, 4-calowe, żeby osiągnąć daleki, stabilny lot i żeby się też opierać wiatrowi jednoznacznie. Tu jeszcze dopinamy pakiety i tak to wygląda. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Wszystkie osoby, które chcą się rozwijać, zaczynają, zapraszam przede wszystkim do darmowego mojego warsztatu, jak rozpocząć przygodę z dronem. Tam pokazuję w 5 krokach te podstawowe rzeczy w taki sposób, żeby ogarnąć to w taki sposób, żeby dron nie wylądował po 3 miesiącach w szufladzie. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, zapraszam was przynajmniej na próbę do mojej grupy rozwojowej Team 250 gramów szczęścia, bo jeżeli ci zależy na tym, żeby pójść mocno w tym sezonie, dużo osób do nas dołącza, ja otwieram te zapisy i zamykam, więc nie zawsze one są otwarte, jest lista rezerwowa też, ale jeżeli ci zależy, żeby poprawić czy swoje ujęcia, czy kadrowanie, czy postprodukcję, czy samą wizję tego, jak tworzymy materiał, to wszystko robimy w soboty na sesjach o 10:15 samorozwojowych. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Pozdrawiam was, no i miłego, długiego weekendu i też fantastycznego sezonu życzę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.